A, bo to już leci. Eee, to zanim zaczniemy, możecie się wypowiedzieć w komentarzach. Wolicie jak jest tak, wersja pierwsza światła, czy wersja druga? Hmm? Druga wersja, czy wersja pierwsza? Siema, Łukasz, Łuki Woźne. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku wideokastu Gry Planszowe u Łukiego których to mówimy o grach planszowych. Dzisiaj mówimy o grze Pola Arle. Pola Arle jest to gra Uwe Rosenberg'a, w Polsce wydana przez Games Factory Publishing z bardzo ładną okładką zmienioną w stosunku do angielskiej wersji. Gra została ufundowana na kampanii Wspieram To i jest to eurogra, czyli gra ekonomiczna, gra ekonomiczna, czyli zarządzamy i budujemy. I tak jak się pewnie domyślacie, budujemy farmę. Pan Uwe Rosenberg popełnił już takich gier kilka. Popełnił Agricole, popełnił La Havre, Ora et Labora, później Kawerna, która tak naprawdę była poprawieniem Agricoli. Teraz jeszcze jest Agricola dla graczy. Też to będę recenzował. A w międzyczasie były Pola Arle. Na pewno Uwe Rosenberg jeszcze kilka gier wymyślił, ale jakby opisałem te bardziej farmowalne. Okej, okay, jest jeszcze o farmie są, jest na przykład Loyang. Pola Arle e, wyróżnia się tym, że jest to gra dla jednego do dwóch graczy. I tak jak na przykład Agricola to jest chyba 1 do 4 albo do 5 mniej więcej. E, Loyang to jest 1 do 4. Nie pamiętam wszystkich. La Havre to jest 2 do 5 chyba. Caverne e, jest 1 do 7. To jest tylko do dwóch graczy. A więc jeżeli chcecie grać w coś, co jest dla dwóch graczy albo tylko, albo solo. No to yy, może właśnie to Wam przypadnie do gustu. Spróbuję Wam opisać te zasady jak najlepiej potrafię, ale nie opiszę wszystkich szczegółów. Chcę, żebyście bardziej mieli pogląd na to, jak ta gra wygląda, yy, co tu się ciekawego dzieje. No a oczywiście na końcu yy, moja opinia. Jest tu na stole troszeczkę bałagan. Więc, najpierw pozwólcie, że opiszę te rzeczy, których nie widzicie albo nie zobaczycie. Mamy dwie karty pomocy, dwustronne, które możemy sobie odłożyć na bok. Mamy też plansze dla drugiego gracza, dwie plansze, które widzimy tutaj. Oczywiście, te wszystkie elementy dla drugiego gracza mamy. Mamy woreczki, przynajmniej w tej wersji, którą ja mam. Woreczki na krowy, konie, torf, owce, czyli na wszystkie drewniane elementy. I mamy też naklejki. Ja tych naklejek nie przykleiłem jeszcze, ponieważ dużo gier ostatnio przyszło i ledwo się wyrobiłem z rozpakowaniem wszystkiego, ale mamy naklejki, żeby sobie upiększyć nasze owce konie i, e, i krowy. No i mamy też budynki. Te budynki, które tu widzicie, rozłożone, niektóre są stałe, czyli na przykład te sześć budynków pomarańczowych albo te trzy czerwone będą zawsze ale niebieskie budynki, żółte budynki i zielone budynki losujemy z pewnej puli. No i teraz jest to gra typu worker placement. Gracz ma swoją planszę, ma swoją drugą planszę. Na tej plansze mamy miejsce na sprzęt gospodarczy, mamy żetony lokacji, do których możemy dotrzeć. Tutaj mamy naszą farmę, więc no jest tego sporo, jak widzicie. Mamy pewne połączenie... Tego, co się w jego innych grach dzieje, a tutaj mamy główną planszę, gdzie wykonujemy akcję. Mamy czterech pracowników, tor dziewięciu rund i mamy różne pola akcji, w zależności od tego, jaka jest pora roku, i mamy też różne tory, i na tych torach zaznaczamy sobie, ile mamy różnych rzeczy. Na przykład mamy sztychówki, stoły rzeźnicze, krosna tkackie, kozły garbarskie i tak No jest tylko dużo i to wszystko się jakoś tam ze sobą przeplata. Podstawowa mechanika to jest worker placement, czyli wysyłanie pracowników. Mamy lato i jedziemy po kolei czterech pracowników, wysyłamy do pracy. Jeżeli byśmy grali w dwóch graczy, to różnice są naprawdę niewielkie, zaraz o nich opowiem. Wykonujemy wtedy w, w dwóch graczy tury na zmianę. A więc biorę znacznik i wysyłam go na dowolne pole oznaczone takim właśnie okręgiem po tej stronie. I tych pól jest sporo. Prawie wszystkie pole tutaj są w jakiś sposób związane z tymi narzędziami. Na przykład... Kopacz torfu dostajemy za każdą sztychówkę, możemy wyciąć jeden torf. Mam trzy sztychówki, idę tutaj, wycinam sobie trzy torfu i odkładam na bok do moich surowców. Eee, oj, nie daję sobie początkowych surowców. Eee, tkacz sukna, na przykład, możemy dostać za każde krosno tkackie, możemy przetworzyć jeden ten surowiec, to jest jakiś tam wełna, możemy w... Eee, no właśnie, w sukna przetworzyć, czyli... Na tym torze schodzimy sobie na przykład o dwa w dół i dostajemy dwa takie sukna, które są już warte. Punkty zwycięstwa. Kolejna rzecz to jest na przykład kupowanie budynków i kupowanie właśnie maszyn rolniczych. To, co też się będzie działo, to będzie rozbudowa naszej tej tutaj polany. Na naszej polanie będziemy ścinali torf i wtedy te, te pola nam będą znikały. Jeżeli to pole obrócimy, to ono nam dopiero da cztery torfu i będzie można go wyciąć i nam się pojawią puste pola do obsiania. Będziemy je mogli obsiewać na różne sposoby. Przede wszystkim możemy zdobyć las, możemy mieć dwa rodzaje pól uprawnych i możemy mieć różne rodzaje właśnie stajni czy zagrody, czy na przykład jakieś podwójne zagrody i to będziemy też kupowali za pomocą odpowiednich tutaj żetonów czy odpowiednich pól akcji na stole, na planszy. Tutaj mamy miejsce na maszyny rolnicze, więc na przykład możemy mieć, nie wiem, płuk, który nam będzie pomógł, jakby, orać pole, albo będziemy mie mieli jakieś wózki do transportu. One są, mają różne rozmiary, różne koszta i nimi możemy transportować surowce. I gdy transportujemy surowce, to raz właśnie na rundę możemy użyć każdego wózka, jaki mamy, i możemy transportować surowce, obracając je na drugą stronę, i one wówczas zmieniają się w ulepszone surowce albo na przykład. Mogę sobie przewieźć ten surowiec i mam ulepszony. Jego wartość wzrasta. Te ulepszone surowce nieraz są wymagane, żeby wykonać jakieś akcje albo, żeby kupić jakieś budynki, więc musimy naprawdę dobrze przemyśleć, co tu przewieziemy. Możemy też tutaj przewozić te żetony, które symbolizują podróż do jakiegoś miasta. Na przykład podróżujemy do Aurish i teraz, gdy ten żeton tu kładziemy, od razu możemy wykorzystać te trzy opcje jakby handlu. Czyli na przykład mogę odrzucić konia i dostać za do to pięć żywności. I żywność akurat występuje na dwóch żetonach. Tutaj możemy je zbierać więcej na tym naszym torze surowców. Dodatkowo te żetony na końcu rundy trafią tu i będą nam tworzyły taki tor. Wiecie, do różnych miast pojechaliśmy, pohandlowaliśmy, chwałę zdobyliśmy. Będziemy również przesuwali tutaj wał, który nam będzie udostępniał nowe pola do pracy. Tak? Też to będziemy robili za pomocą różnych akcji tutaj dostępnych. No i będziemy stawiali budynki. I te budynki e, można stawiać po prostu akcją cieśla, na przykład jeden budynek, albo budowniczy, jeden budynek. Po prostu idziemy, płacimy koszt i kupimy, kupujemy sobie jakiś budynek. Na przykład jeden dowolny surowiec, jeden tutaj tej e, ziarna. No i sobie możemy kupić chatę czeladnika, która sprawia, że przed każdym listopadem, czyli przed każdą inwentaryzacją na koniec lata możemy dostać jeden ziarna i przesunąć jedną jakby e, zaporę, przesunąć do przodu. Gdy skończą się te tury, czyli wykonywanie tych akcji czterech, e, wówczas przechodzimy do inwentaryzacji i inwentaryzacja jest różna po lecie i po zimie. Mamy to opisane tutaj. Następnie przechodzimy do kolejnej rundy, kładziemy nasze pionki tutaj i wykonujemy akcje dostępne dla zimy. One są nieraz podobne, a nieraz są zupełnie inne. I to jest bardzo ciekawe, że możemy na przykład czasami korzystać z pewnych narzędzi tylko w zimie, tylko w lecie, albo w obu porach roku i też zastanowić się, kiedy chcemy na przykład właśnie wykorzystać te krosna, albo może chcemy je, je rozwinąć. Gra się kończy po dziewiątej rundzie i liczymy punkty. I punkty w grze zdobywamy za bardzo różne rzeczy. Za, za to, co mamy na planszy, czyli za różne zagrody. Za ten tor, czyli jak daleko podróżowaliśmy, za różne środki transportu, za surowce, które zebraliśmy, i one też dają punkty. Tutaj dostajemy za narzędzia, jak wystarczająco wysoko wejdziemy na jakimś torze, to możemy dostać sporą ilość punktów, więc też warto brać to pod uwagę. Czasami są jakieś ujemne punkty, na przykład za niewycięty torf albo za niewystarczająco rozwinięty ten, jakby, wał na naszej planszy. Możemy też dostać tutaj punkty za te surowce. No, i dostajemy właśnie punkty za zwierzęta. Zwierząt, których mamy najmniej, a są ich trzy rodzaje, mnożymy je razy dwa. Czyli na przykład w tym wypadku przemnożyłbym ilość koni razy dwa, czyli dostaję cztery punkty. Zwierzęta na drugim miejscu mnożymy razy jeden, czyli dwa punkty. Zwierzęta, których mamy najwięcej, zero punktów. Czyli warto rozwijać czy zdobywać te zwierzęta po prostu równomiernie. I tak to mniej więcej wygląda. Rozumiecie, jak wyglądają pola Arle? Nie. No, ja też nie. Nie, oczywiście żartuję, ale nie jest to łatwo wyjaśnić za pierwszym razem, szczególnie wyjaśnić wszystkie opcje, więc mam nadzieję, że dałem Wam przynajmniej pogląd tego, jak działa ta gra. Proste zasady. Wysłamy robotników. Opcji mnóstwo. I teraz, właśnie, gry Uwe Rosenberga mają. W sobie to coś, że łączą zarazem taką przyjemność z rozbudowywania naszego gospodarstwa, łączenie różnych rzeczy, wykorzystywanie ich na różne sposoby, i tego jest tutaj mnóstwo. I zarazem łączą ze sobą taki stres, trochę przyjemny, trochę nieprzyjemny, z zarządzaniem surowcami, taki ścisk, takie ograniczenie. O ludzie, mam tylko, mam tylko trzy drewna, jak teraz, to, jak teraz to zrobić? I ten pierwszy aspekt, czyli to zarządzanie. To rozbudowywanie, rozwijanie. Tutaj ten aspekt błyszczy. To znaczy jest go sporo. Myślę, że nie ma może aż tylu ciekawych opcji z budynkami, jak na przykład mamy w przypadku kawerny, gdzie budynków jest o wiele więcej, tych jaskiń, albo nie ma tu chyba aż tylu opcji, jak w Agricoli, gdzie mamy różnorodne karty i mamy je w ręku. Aczkolwiek w Agricoli to, że te karty są w ręku jest denerwujące. Tutaj mamy odkryte ileś tam budynków, no ale nie tylko o budynki w tej grze chodzi. W tej grze chodzi właśnie o łączenie różnych rzeczy, różnych sposobów na zdobywanie punktów. Czasami zdobędziemy jeden budynek przez całą grę, bo tak naprawdę, żeśmy, nie wiem, strzygli owce, tkali krosna, a potem je transportowali na ubrania i mamy z tego bardzo dużo punktów. Więc tak naprawdę różnorodność opcji w tej grze jest olbrzymia. I to jest bardzo duży plus, bardzo duży plus, ponieważ możemy usiąść do tej gry po raz kolejny i po raz kolejny i tak naprawdę totalnie zmienić naszą strategię, albo delikatnie zmienić naszą strategię. Możemy bardziej pójść w łopaty, albo bardziej może koła rozwinąć i dzięki temu robić coś innego. Oczywiście musimy te różne aspekty łączyć. I ja to lubię. Ta gra tych opcji i tych możliwości i tych powiązań ma tak dużo, że jest to zdecydowanie za dużo dla normalnego przeciętnego gracza czy przeciętnego zjadacza chleba chleba. Oczywiście nie mówię o ludziach z ulicy, którzy w ogóle nie powinni do tego siadać, tak? Wiecie, to nie powinna być nikogo pierwsza, druga, nie trzecia gra, ale nawet jeżeli jesteś graczem, który całkiem często gra w gry, ale większość czasu grasz w takie gry, wiesz, No po godzinkę, kilka stron instrukcji. Yy kilka połączeń, takie gry, nawet jeżeli już są to ekonomiczne gry, to one są bardziej takie rodzinne, takie przyjemne, nie bardzo trudne. Pola Arle mogą być dla Ciebie po prostu zbyt trudne. Nie w zasadach, ale w tym, co tu się dzieje. Po prostu jest to gra z wyższej półki, jeśli chodzi o mużdżenie. Dla niektórych to będzie plus, dla niektórych to będzie zdecydowanie minus. Ja tak jak mówię, mi się to podoba, ale niestety ten poziom móżdżenia oznacza, że to będzie gra, która będzie trafiała na stół od czasu do czasu, szczególnie, że ona jest zawężona, jeden lub dwóch graczy, aczkolwiek no, nie dodaje nie się ona do żadnego innego układu. Albo gram sobie sam, tak, taki, wiecie o co chodzi, gram, rozwijam sobie gospodarstwo, siedzę sobie wieczorem, co, co by tu zrobić, żony nie ma, dziecka nie ma, koledzy wszyscy są na wakacjach. W telewizji nic nie ma albo ja nie mam telewizji, na przykład i żadne filmy, seriale, wszystko obejrzałem. No dobra, prawda? Zagram sobie sam w grę, rozwinę sobie gospodarstwo i wcale nie wykluczam, że tak będzie. W tą grę grałem solo. Co się w moim przypadku zdarza bardzo rzadko. No i teraz ten drugi aspekt Gier u Uwe Rosenberga. Ja wiem, że trochę przynudzam, ale już kończymy. Czyli zarządzanie surowcami, ścisk surowcowy. Jest tutaj tego e, sporo. Jest tutaj tego sporo. Ja nie lubię tego aspektu w jego grach. To znaczy ja nie lubię tego poczucia, że cały czas mi czegoś brakuje i muszę jakąś czym, czymś zarządzić. Nie ma tutaj ścisku, jeśli chodzi o, o ciągłe braki pożywienia, co się działo w innych jego grach i to jest bardzo wkurzające. Ja nie lubię tego, jeżeli większość gry polega na tym, że ja walczę tylko i wyłącznie o przetrwanie. Aczkolwiek yy, jest tutaj ścisk surowco, z surowcami związany z tym, że jest ich dużo. I tych surowców jest dużo, ponieważ ja zbieram pięć rodzajów surowców na moje planszy, tak na tym torze. Zbieram kilka rodzajów surowców u mnie, czyli zbieram sobie tam drewno, glinę, które mogę przetworzyć. Zbieram te takie większe surowce, czyli właśnie jakieś tam krosno czy skóry, które też mogę przetworzyć. Zbieram zwierzęta w trzech rodzajach i jeszcze zbieram różne rodzaje narzędzi. I to się da, może nie wydaje, że jest aż tak dużo, ale w grze jest tego sporo. Ja wolę w takich eurograch sytuacji, w której wiecie, mam jakąś pulę surowców i teraz ode mnie zależy, który z pięciu czy dziesięciu budynków postawię, albo e, którą z piętnastu e, czy dwudziestu dróg obiorę. Ja to bardzo lubię. I jest to tutaj, ale tak samo tutaj jest ten drugi negatywny aspekt, czyli chcę coś zrobić i widzę, że potrzebuję do tego czterech różnych rzeczy i. Mm, muszę wykonać jakieś kroki, żeby te rzeczy zdobyć. Czyli mamy tutaj ten taki trochę ścisk z surowcami związany, ponieważ jest ich tyle, że nie da się mieć wszystkiego dużo i nie da się nad wszystkim tak łatwo y, panować. Więc jest tutaj spora przyjemność i satysfakcja z budowania tej naszej farmy, ale jest też ten trochę aspekt tej nieprzyjemności związanej z takim, wiecie, takim trochę duszeniem się, z tą taką krótką kołderką, czyli jak przeciągnę tu, to tam mi zabraknie. A więc podsumowując moje długie gadanie, bardzo długie, Pola Arle. Jest to gra, którą polecam wszystkim, którzy lubią gry ekonomiczne, wiedzą, że będą często grali w składzie jednego, dwóch graczy, nie boją się tego. Wiecie, takiego pocenia się nad stołem trochę, nie boją się tego, że będzie ścisk, że będzie ciężko to ogarnąć na początku, że będzie ciężko ogarnąć ilość tych rzeczy i po co mam mieć łopaty, dlaczego się kiery i pierwsze ileś tam ruchów będzie tak naprawdę zupełnie w ciemno. Może nawet cała pierwsza partia będzie po omacku. Jeżeli się tego nie boisz i chcesz gry, która będzie na długo działała, właśnie w jedno- lub dwuosobowym składzie, bardzo polecam. Jeśli chcesz dla większej liczby osób coś, to jego inne gry e, też są warte e, sprawdzenia. Jeżeli nie odczuwasz przyjemności z takiego wiecie, wręcz prawie męczącego zarządzania surowcami, no to ostatnio na przykład mówiliśmy o Mombasie, albo mówiliśmy o rosyjskich kolejach, w które też nam się podobają, w których ten aspekt rozbudowy jest ważniejszy niż aspekt, jak tu zdobyć 7 różnych surowców. Pola Arle ostatecznie ode mnie dostają bardzo mocne 4 na 5, bardzo dobra gra, która u mnie prawdopodobnie w kolekcji zostanie. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia.